Siema, dzisiaj wybieramy nasze stroje do Sun Festiwalu w Lubeksie. Stazja z Karoliną wejdą, będą wybierały mi outfitik. Na serce duże musimy to szukać. Wielkie serce, dokładnie tak. Czekamy czegoś sexy, czegoś takiego... Nie, no taki print jak babcia. Sexy babcia. To jest mój pierwszy taki dras w Lubeksie. Trochę nie wiem, jak się za to wziąć. Ja bym sugerowała zacząć od góry, bo góra według mnie jest ładniejsza, a dół to zazwyczaj się coś tam dobierze, nie? O! Hello! A to jest ten sinisze, to jest ten duże. No i krótkie. No takie Britney Spears troszkę vibe. No. A mieliśmy zacząć od góry. A ja sobie to patrzę, nie? Ja to jestem inna trochę. Takie Taylor Swift troszeczkę, nie? A no, i gitara do tego? Tak. To ja coś tu gitarę dorobicie? Is in my hand at you. Taka sukienka. Spoko, nie? Tylko... tu ciężko. Serce za duże. Uszyni. Siema, widzowie! Wejdą tutaj. Możemy zjeść ten zapas, zobaczymy, czy wejdzie. Tak jest coś takiego roznegliżowanego musi być. Czy to jest sexy? O, hello! Jest, wiesz, jest pstrokaty, jest na ramionczkach, jest sexy. Niech się pomęczy trochę. Nie zmieszczą się. To za małe to jest przecież. No ale dobra. Takie pstrokaty bardzo. Czy można wziąć? Nic sobie zaszkodzi, jak to włożymy do koszyka, co? Dobry plan. Wkładam. Look at this, bra. O. Tu. Jest pstrokaty w ramionczkach, ale grube jest od niego, znaczy taki materiał taki... No. One się tym udusi. I to nie wiem, czy na shini. To nic nie ma rzeczy. Widzisz, co się dzieje. Nie ma rzeczy. Ta koszuleczka jest git. Luźna i się tu wszystko zmieści. Spódniczka w stylu shini mini. Tygry jest nie, to, czekaj, to jest puma czy gepard? Nie, gepard to jest, kto ma korobki, centki? To leopard ma chyba, Girls support girls? To takie, bym powiedziała, to takie z, dla shini z liceum. Ona była taka mroczna, wnosiła taką grzywkę taką na pół twarzy. Wiecie, o co chodzi dokładnie, nie? Jestem prawie pewna, że z takiego nosiła jakieś popularne. Osoba. Opinia, szczera. Nie zdradzisz moich uczuć. Super, super jest. Chętnie poszłabym w tym stroju na festiwal. Dużo pojedynczych rzeczy, a nic pasującego. To potem to tak jakby skombinujemy. Ta ogólnie to koszulka słona. Nie, fajna, nie? Może taka, ona taka prześwitująca, ale to by musiała mieć jakiś też taki siup, top. Bo tak cycami świecić, to nie wiem, czy lubi. A właśnie może samą taką, ona się zmieści to? Dobra, to wyobraź sobie taką i pod spodem taki, No, myślę, że to by mogło siąść. No ogólnie takie średnie łowy bym powiedziała. Widzę, że dużo rzeczy. No nic nie mam. A wy jak tam? Mieszka z Manu Brana. Tak? Tajda ja mu wylazłem. Chcesz się poznać, mała? To jest fajne. To do ubijania masy. Ale takie normalne. To jest taka sukienka, no ładna, jest cute, nie? Taka bardziej kuczera bym powiedziała, nie? Kuczera, no. Ono. I myślałam, że coś takiego, wiesz, takiego... O nie. O no! Dziurka, wylotówka. Będzie się szyć? O nie, dobra, to nie będzie pod pachu, to jest? Pod dup, to jest wylotówka. Żeby było wieczenie. Nie powiemy jej o tym. Szyjemy. Jak Shini wybierała rodzaj miseczki, to nie wiedziałam, że są takie litery alfabetu, nie przysięgam. Biorę ten dla Shini, jej się to spodoba szczerze. Nie wiem, się jej łeb zmieści. Najbezpieczniejszy wybór to jest taka, bardziej taka koczela właśnie, nie sukieneczka. Powinna się wszystko trzymać, prawda? Wygodna, przewiewna. Do tego, jeśli zmarzniesz, można jakąś taką kamizeleczkę dorzucić, mamy tą koszuleczkę. Może się zaprezentować z tą spódniczką. Ale to się gryzą. Koszuleczka. No, no nie. Jeśli wyjdzie ci nasze serii, że może zbyt osunie, to jest też taka girls support girl. To taka koszula, pod nią fajnie by było na przykład w samych cyckach. Co? Sam stanik jakiś. No. Ewentualnie właśnie jakiś top. Tutaj taki znaliśmy różowy, nie? Coś takiego. No. I do tego na przykład taka spódniczka. No. No, takie tu mamy, drugi zestaw, taki kolor mamy piękny. Podkreślenie talii, tu jakaś dziura. Tak, coś się dzieje tutaj, dekolt, prawda? No. Dekolt, tak żeby cyce akurat fajnie wyglądały, takie sexy, jak chciałaś sexy. I najważniejszy element, prawda, festiwalowa czapeczka. Czapeczka festiwalowa. Jakbyś nie wiedział. Odkryłyśmy, że to jest wylot, tak zwany odświeżacz na dziurę. I na festiwalu może się robić ciepło, tak? Żeby był przewiew. Dobra, uwaga, wychodzę.
zaraz zatankować ci. Dobra, jak ja duże oczekiwania co do tego. Mam dobre duże, jakby ta sukienka. Ja się może... boję, że tak buzy cię nie zmieszczą. Hello. Country mommy. Ej, ale... to jest zajebiste. Jakby coś tam ogarniam. Ej, to wygląda... Ej, inne buty do tego, takie nawet jak faktycznie country road. No, ale wygodny to... jest? Nie, tak. Ale ładnie. Ojojojojojo. A tam odkryłaś dodatkową dziurę? A festiwalową dziurę. O nie! Chcesz to? Chyba nie. A ta spódniczka rozmiar? Oj, 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 oj. Co nieco widziałam. Takie liceum bym powiedziała, takie liceum, no. Ale to nie spoko. Nie, tam, ta koszula jest fajna, ta koszula fajna jest. Co ty robisz? Bardzo coś innego się spodobało. Najpierw ubierasz to, a potem zmieniasz tą koszulkę na to. To się nie gryzie kolorystycznie, co? Mi się podoba. Nie, niech to już wejdzie do tego. Ale góra ty, wygląda fajnie. Będąc szczerym, ta góra jest spoko. Dobra, wiesz co, jak założysz koszulkę na to, ona jest duża, to nam przykryje to, że się nie domyka. O, uwaga, okay. Idzie. Ładnie, to bym powiedziała ładnie. Ja nie widzę nawet. Ta prześwitująca koszula jest spoko. A problem jest taki, że to jest po prostu czarno-białe tylko, nie? No, to... na festiwal średnio. Co ci w tym nie pasuje? Koleżanki ci wybrały fajny outfit. One się starały, a ty nie chcesz tym iść. Będzie im smutno. Jest kolor. What? Zapędzamy tej pani dobra. Somebody. Dobra, to teraz szukamy coś dla Stazji. Mój Boże święty. Będzie trudno, już to ostrzegam. Teraz z blondynką, blondynka z czerwonym. Może o, to wyglądać. Jest o, to jest fajne. Nie mam pojęcia, co się dzieje. Takie słodkie mnie wzięłyście? Na festiwal? Idzie słodkie. O, takie dydy. Jak mamy to, to jest takie już jakby, jest wycięte rzeczy, stało sobie się zmieści i pewnie się zmieści. Ale może po prostu coś dodać do tego, jakieś właśnie jakoś, może czapeczka, jakieś nie, może kurteczka, coś w ten sposób. Ogólnie kochani, dzisiaj troszeczkę, że tak powiem, bardziej na wariata. Śmiesznie, tak? Ja to wezmę. Jestem taką lumpiarą, no lubię. Ja bym chciała zobaczyć Stazję w tym flamenko. Wszystko, co mi się podoba, jest kowbojskie. Jakby, no ważne. No, ale to git festiwal, zajebiste. Tak? Takie jak krótkie, tak bitnie. O kurde. No jestem ready, szczerze. Ja bym, o, może czapeczkę poszukam jeszcze do tego. A co, jakiś dział z czapeczkami? Podoba mi się. Co to za truskawkowe? Jakie cute! Cute! Ja bym poszła na czapeczki, szczerze. Dobrze, proszę bardzo. Gdzieś widzów na czapeczki. Znaczy mamy czapeczki. Mamy czapeczkę, ale to jest taki kapelusz. No chcę kowbojski. Chcę, żeby było jakby to zwieńczy tak całość, prawda? Nie ma czapeczek żadnych, więc... No ja znam jakąś taką sukienkę. Niech się przymierzy. Ale bo patrz, bo masz kolorowy dół. Na to to. A zakrywa to. W ten sposób. Tam. A to nie będzie wystać pod? Umaniemy. Lecimy, tak się właśnie lumpuje. Czeka, bo... Idź z tą lodziarnią. Kameramen, proszę się przesunąć. Jestem niezadowolona. Idziemy. Proszę, kto się słucha? A spada. Ja daję od siebie to. Stazja. Tak. Tutaj ode mnie masz czerwona ta sukienka, klasyczna, taka właśnie trochę też kowbojska. Do tego, najlepsza ramionka, takie brązowe coś. Pierwszy fit i mam nadzieję, że się podoba. Mamy przygotowane dużo ciuchów. Pytanie, czy coś będzie pasowało, dlatego wzięłyś więcej. Ale, że tak powiem, to jest taki troszeczkę miszmasz z naszej strony. Tutaj trochę mam ciasno, lekko. Ale ładnie ci w tym kolorze. Ej, to jest ładno, kameruj kobietę. Krótkie. Krótkie mi trochę. Ja nie lubię takich. Dobra, to co, następny fidzik pokazujemy? Tak, taka sukienka. Mi oko sokoła. Lekkie. Lekkie sokoło. Ej, no. Za duży ma dekolt. Ale zobaczcie. A no, to mi wyleci zaraz. Ale to nie wiem, giga ładna stawia. Normalny dekolt. Ej, ja tak nie chodzę. Bardzo nie wyglądasz. Ej, bardzo ładne to. Ty też miałeś bardzo ładne, powiedziałeś, ja tego nie. Mamy drugi fit, trzeci, przepraszam.
To jest tak, jest specyficzna spódniczka, ale do tego będzie tak, że zakładasz jedno czarne albo to możesz sobie wybrać potem, co będzie lepsze. I na to ta spódniczka... Tak, tak, daj dziecko. Nie myśl. Nie. Ej, a to drugie, a to... Ej. Nie wejdzie tamto. Jakby to na przykład założyć. O, weź spróbuj. Ej, to pięknie wygląda. No ale wiesz, że to jest 5 rozmiarów za duże. A to za gumką. Going down, out, 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 out. I ta spódniczka jest zajebista ogólnie. Ta spódniczka jest ładna. Nie za krótka. Nie, i ma jest git. Nie wiem czemu nie chce góry. Zobaczymy, ale spódniczka ma też plus. Ściągnij sobie z tyłu to. No co, ale, no, ale to nie wejdź tak no. Co ci zrobić? No o, tak. Masz flamenko. A czemu z drugą ręką nie było? Cezar! No tam się... Dobra, przebieraj się. Na karo. Ostateczny wybór. Ty już tam patrzyłaś, co? Tak, tak musi być na początek. Jest zielona sukienka. Bo to jest, wiesz, wchodzisz i to mogłoby fajnie siąść tak, wiesz, ze w plecu. A co to jest? To jest sukienka. Tak. No Karolina by to ładnie wyglądało. Aha. Tak. To z tyłu spinasz, tylko ja nie wiem, gdzie jest reszta. Masz sznurka. Dobra, to chłop. Nie. A takie coś? Nie. No może to. O. O. To mi się kojarzy z weselem. Nie? No, z tymi paniami. No, drugi dzień wesela. To jest ładne. Tylko, że jest guzik brynk, ale ja bym to wzięła. I ta spódniczka czarna, co tam jest. O, no. Ładne by było. Fajne. Dlatego ja to chciałam zostawić. No. No, jak to się zakłada? Nie głupie, ale jednak głupie. Takie na to jakaś narzutka? Ja bym to wzięła. Śmierdzę panią. Spada. To jest jakaś sukienka. Dobra, biorę to. Odkrywam nieznane, nowe tereny. Love life. O, lovely life, a lovely life. Co? To byłoby fajne. No? Jakieś jasne, albo czarne, albo jasne, albo jakąś białą. Do tego i myślę, że możemy iść chyba. A takie? To jest tylko, wiesz, pod to, nie? Co? Lecimy? Chodź, idziemy stąd. Tak? Myślę, że tak. Oh my god. Cały koszyk standardowo. O, zielonym wzięłyście, pod włosy, bo ja się, że pofarbowany jestem. Pierwszy myślę, że chyba w taki mamy fajną spódniczkę. To jest świetne, to jest super. Biorę spódniczkę, to zielone, sobie lubię takie narzuty ogólnie bardzo, takie duże. No i biorę tę koszuleczkę i pozostałą koszuleczkę. Także tak, zaraz wracam. Dobra. Gumę? Nie, to jest pod... Ej, girl! Dobra, wchodzę. Dobra, o. Ej. Fajna jest to, ta marynarka jest ładna. Mi tak jakoś nie siada, taka smutna. Ale nie, wyglądasz jak taki klocek trochę. Dzięki. Cię czuję jak taka nauczycielka na zastępstwie, szczerze. No a jak ci zepnie ten, to będzie nauczycielka fajna na zastępstwie. Będzie tak z całej siły to. Wygodny jest, na pewno, jest wygodny. Na pewno bym z czarnym tego nie łączył. Ale silnie za marynarę, proszę. Tak, tak. No. Na festiwal to tak średnio nam te stylóweczki wychodzą, ale tak poza tym dochodzenia. Spoko. I okulary do tego takie... Szybkie. Niebieskie. Niebieskie, fast szybkie. No, fast and furious. Szybcy i wściekli. Jeszcze po hiszpańsku. Espanolo, fastiro. Generator losowych słów przeszedł na inny język. Co nie? Dziwne półki są i jest bardzo głęboko. Ej, wygląda jak nauczycielka taka jakaś. Właśnie to ja jak nauczycielka bardziej, no. My mamy dwa regały. I Sarko wychodzi na ubrany na festiwal i Kezman. Dziewczyny mają 38 regałów, jak liczyłem. No bo właśnie to trzeba więcej czasu, żeby wszystko przejrzeć ładnie. No mówię, że za stare. Ej, nie wiem, to cute wygląda. No, prawie ja się... pani dyrektor. Babce dziewiątki dzieci. Że tak się prezentuje, no doceniam. No, ale było, no. Marynarkę trzeba... Coś koronkowego może wystawać z tej marynarki. Tak. Ej, jak Shrek wychodzi. Rób jak Shrek, tak. To ja wychodzę. Marynarka ma zajebiste. To tyle ze zgody na nagrywanie.